Panie profesorze, mam pytanie, czy... Przepraszam, czy ja bym mogła zaśpiewać? Raz, dwa, trzy. Ja polecę Bajorem i też będzie. Move like Jagger. Dobra. Uwaga. Ciebie zamykamy w szafie. Do szafy! Do szafy. Ja w szafie mogę robić wszystko. Mocy. Mocny facet. Feel that whenever you want. Nie wybij oka. Get excited and you want to steal. Mateo, pomóż na mnie. Wbrew pozorom istnieje coś takiego jak rytm. Dobra, Mati, odpocznij sobie, bo ja muszę z Kasią zagrać szafę. Szafę. Wychodzisz z szafy i tak dajesz, jak u niej na koncercie idziesz, trochę widać, że tak powiem, te girusy, ale jest to dynamiczne. Pierwsze dźwięki legato otwarte. Od razu, tak jest. Dokładnie. Chodzisz do nas. Adaś, chodź. No idę. Chodź, Adasiu. Zagramy ten utwór sobie. I gotta move, Jagger. I gotta move like Jagger. Maroon 5, Moves Like Jagger, ale musi tu być oczywiście Krystyna, czyli Kryśka Aguilera. Kryśka, ja jestem Kryśką, a ja jestem jest Adamem. Jestem gotów w naszym programie uwierzyć w to, że tak będzie. Widzisz? I tu się zdziwisz. I tu się zdziwisz. Bo jednak nie. Bo jednak nie. Kochani, jak wam się współpracuje? Bo jednak przez wiele tygodni rywalizowaliście ze sobą, a teraz... No, jakie rywalizowali? Myśmy rywalizowali? Absolutnie. Nie, nam się bardzo dobrze już nie... Tak, bardzo fajnie. Naprawdę. A mieliśmy problem, bo Krysia i Adam się nie lubią nie na lubią się i my musimy udawać. My musimy udawać, że się nie do końca lubimy, lubimy na tej scenie. Poważnie? Ten przystojniaczek uważany za jednego z najprzystojniejszych wokalistów jest... z Kryśką nie za bardzo? Coś tam widać, wiesz, nie, mowa widać ciała to... i zdradza, że coś tam jest nie halo. Ale słuchaj, ja się śmieję, bo już przejdźmy do meritum. Wiesz, o co chodzi. No. Nazwałam nasz duet wspaniale jak koza i owca. Tutaj Adam jest, ma barwę taką nosową. Tak, on ma taki trochę drażniący ten głos. No to nie ma, taka koza. Tak, natomiast Krystyna jest owca bardziej, więc to jest i takie małe zo będzie na scenie. Bardzo dobra tutaj atmosfera panuje. Prawda? Tak. Ale to nie jest tak, że cieszycie się, że już kończy się program. A jak mi wierzę, nawet jak nie, wiesz, nie masz pojęcia, jak mi smutno, że ostatni raz dzisiaj z tobą rozmawiam już tutaj. Dlatego to właśnie Kasia postanowiliśmy też z tej okazji ubrać się skłamać na czarno. Kasia, skłam coś. To taka trochę żałoba. Skłam coś, że fajnie się gadało. Nie, bo mi urośnie nos jeszcze bardziej. A to wiesz, program się kończy, już nie będzie nowy. Już nie będzie okazji, żeby ktoś ci go poprawił. Niestety. No dobra, kochani, no to w takim razie ruchem Micka Jaggera. Dzisiaj kop nie będzie nam chyba potrzebny. Nie będzie, tak myślę. Nie, damy radę. Ostatni raz. W dwójkę Młody. Raźniej. To co? Tanecznym krokiem? Trzymaj się, wujku. Idziemy, Katarzyno. To nie jest do końca krok Micka Jaggera, niemniej jednak Mati Jakubiec i Kasia Cerkwicka w naszej windzie zamienią się w Maroon 5 i w Christina Aguilera. Yeah.
Kasia Cerekwicka! I Mati Jakubiec! Będziemy tęsknić za wami. Proszę państwa, jeszcze raz duże brawa. Kasia Cerekwicka i Mati Jakubiec. Brawo. A kiedy oglądałem jej występy, myślałem, że chciałbym śpiewać jak Kasia Cerekwicka. A ja myślałem, że chciałeś wyglądać jak Kasia Cerekwicka. No, pewnie, że też bym chciał. Kasi Cerekwickiej nagrodę wręczy człowiek w drewnianej muszce DJ Adamus, szanowni państwo. O, o Boże! Słuchajcie, to jest chyba sześciokrotne kreślne C. Najwyższe C, jakie może być w historii ludzkości. Kasiu, gratuluję ci. Jestem zachwycony tym, co pokazałeś w tym programie. To, co mógł świat zobaczyć po długiej przerwie na tym rynku i liczę na to, że te C będzie cię niosło coraz wyżej, coraz wyżej i coraz wyżej. Dziękuję. Kasia, no masz szansę na ostatni raz coś powiedzieć w tym programie. Słuchajcie, to ja wszystkim wam dziękuję. Dziękuję trenerom wokalnym, mojemu Piotrowi Hajdukowi i państwu, że poświęciliście nam swoje sobotnie wieczory. Kasia Cerekwicka. A teraz, proszę państwa, nagroda specjalna numer 2 dla Matiego Jakubca, najmłodszego uczestnika w historii naszego programu. No, przyznaję, że na szpilkach chodzi lepiej ode mnie. Czy chodzi lepiej od Małgorzaty Walewskiej, czy nie? O tym przekonamy się już za chwilę, bo to właśnie ona wręczy nagrodę Matiemu. Ho, ho, ho. Kopciuszek trochę. Tak, właśnie tak szłam i znalazłam taki piękny kryształowy bucik i pomyślałam sobie, to musi być Matiego, tak. Księżniczko nasza. Proszę państwa, dla najmłodszego uczestnika, który najlepiej porusza się na szpilkach, lepiej ode mnie, z bardzo pięknym kobiecym wdziękiem i urokiem osobistym i jest zachwycona twoim talentem, wręczam ci tę piękną nagrodę. Mati, gratuluję. Mati, twoje 20 sekund. Moje przemówienie, do. Tak, tak. Szczególnie chciałbym podziękować moim kolegom i koleżankom z tych naszych czterech kanap, bo kiedy przychodziłem do tego programu, strasznie się bałem, ponieważ uważałem, że odstaję, że tak powiem, no, gdzie ja i takie kurcze gwiazdy, ale nie dali mi tego odczucia ani przez moment, zresztą cała produkcja nie dała mi tego odczuć, wręcz przeciwnie, i czułem się tutaj bardzo, bardzo, bardzo zarąbiście. I bardzo dziękuję i to jest największa przygoda mojego życia. No, mam nadzieję, że nie ostatnia. Dziękuję. Mati Jakubiec! Mati Jakubiec i Kasia Cerekwicka!